Witam serdecznie, z tej strony Piorun. Wybaczcie, że w takich spartańskich warunkach, ale wolę to przeprowadzić serwis w piwnicy, gdzie mam ciepło i mogę sobie siedzieć tutaj, niż mam to robić, wiecie, w garażu, gdzie jest cholernie zimno i zaraz się zaziębię. Ale że wam tłumaczę, to będziemy robić, będziemy sobie serwisować tego typu urządzenie. Jest to osuszacz, a raczej pochłaniacz wilgoci, i chcę go rozebrać i wyczyścić, bo sami widzicie, co tam się w środku dzieje. Dobra, wiecie co, ja w ogóle sobie powiem tak, ja w ogóle sobie siądę. Mam dobre swoje kochane wiaderko, na którym lubię sobie siedzieć, jakiś worek podtyłek podłożyć. Nie ma to jak, kurwa, nie ma to jak serwis pełną parą. O. Dobra, uwalić się. Możemy się brać do roboty. Dobra. Potrzebuję śrubokręta, najlepiej ten. To pójdzie? Nie pójdzie. Ten. O, dobra. Jedziemy. Dobrze, wy to widzicie? Tak, dobrze. O. Aby zapobiec wszelkim niedogodnościom, położymy sobie tutaj magnes. Tak. Wszystkie śrubki będą do magnesu szły. Ja już go na początku roku czyściłem ogólnie. Jeszcze. Wiecie, najgorsze jest to, że z tymi śrubkami współpraca nie jest taka fajna, jak wam się... I do magnesu. No to się, jakby ktoś nie wiedział, przy takim urządzeniu, to tu się kratkę wyciąga. O. Jest trochę zawalone. Ale i tak podejrzewam, że wielu osobom taki serwis się przyda. Tak, takie urządzenie typu pochłaniacz wilgoci też się czyści. A zwłaszcza takie oparte na ogniwach Peltiera. I to jest urządzenie oparte na ogniwie Peltiera. O, ładnie wszystko wyskakuje. Kolejne na magnes. I te urządzenia są bardzo fajne, bo są wielofunkcyjne. Co może być wiele funkcji? Wiecie, to jest działa na zasadzie ogniwa Peltiera. To, przepraszam bardzo, czkawka. Zużywa bardzo mało mocy, a ma świetną wydajność. Dobra, teraz zdejmujemy powoli, ale nie tak łatwo, bo jeszcze tu mamy dwie śrubki, może nie są duże, też wymagają odkręcenia do magnesu. Kolejność składania pamiętam, się nie pomylę, bo już robię to drugi raz w życiu, więc nie jest tragicznie. I wszystko robimy delikatnie. Dobra. Mamy środek. Mamy tu obwód, który steruje wszystkim. A tu mamy ogniwo Peltiera, które jest pod tym masywnym radiatorem. Tak sobie myślałem, żeby wziąć to, ściągnąć, wymienić pastę przy okazji. W sumie ściągnąć to i tak mogę poza tym, bo nic gorszego już tu nie odwalę raczej. I tak muszę to wyczyścić, i tak muszę. Dobrze, wy to widzicie, trochę przekręcę, o, bajkowo. Dobra, spróbujmy się do tego dobrać w miarę delikatnie. Okej. To są dłuższe śrubki, więc na tą stronę, 4 sztuki będzie ich. Jak to działa? Już wam tłumaczę. Ogniwo Peltiera działa na tej zasadzie, że mamy stronę ciepłą i zimną. To jest strona zimna.
z tamtej strony, gdzie mamy wentylator, jest strona ciepła. To działa na zasadzie takiej, że z jednej strony skrapla wam się wilgoć do zbiorniczka, ale z drugiej strony to urządzenie wam suszy deczko i delikatnie nagrzewa pomieszczenie. No, trochę fizyki nie zaszkodzi, może się czegoś niektórzy nauczą. Dobra, i tutaj wiecie, muszę się obchodzić delikatnie, bo nie chciałbym sobie teraz skomplikować roboty, wziąć, uszkodzić okablowanie, a potem weźcie człowieku baw i godzinami to was składaj. Dobra, wiecie co? Powiem tak, ja skoczę po tą ładowarkę do domu. Mam w plecaku od roboty. Podepnę pod ten telefon, bo zaraz on siądzie praktycznie na dubie. Dobra, dajcie mi góra na 2 minuty. Dobra, wróciłem. Zaraz podobny telefon. No, nie ma to jak ładowarka Samsunga. Nie krytykuję rzeczy od Samsunga, bo są bardzo dobre, działają. A bynajmniej u mnie działają. Dobra, podłączona pod prąd. Z tej strony podpinam do telefonu. Może zatrząść trochę nim. Dobra, ładuje się. Więc teraz będziemy mogli nagrywać do usranej dosłownie śmierci. O, sorry za trzęsie. To są warunki polowe, bo ja lubię tak pracować. Często wy myślicie, że co? Cofnę to wiadro. Rozpalimy w piecu bardziej. Wy myślicie, że co? Że ja u kolegi jak robiłem często mu komputer, to też w domu tak w warunkach zajebistych, że tak... Czekajcie, sobie przekręcę kawałek, że tak fajnie wszystko widać i tak dalej. No nie. Dobra, rozebraliśmy. Tu mamy wentylator. I tak, dzieci moje kochane, żeby się do tego dobrać, tu mamy dwa zatrzaski. Musimy je podważyć delikatnie, bo to jest chiński plastik. O, widzicie? Fachowiec zawsze potrafi to rozebrać. I tak, dobra, to mogę położyć? Mogę. I tak, tu mamy wentylator. Wentylator typu podłącz i zapomnij. Jest to totalne... Powiem tak. Ja tego typu wentylatory nazywam totalnym gównem, bo powinni w takich urządzeniach stosować wentylatory na przykład Be Quieta, które są o wiele lepsze. To są jego parametry. Może widać, nie widać. Powiem wam tak, jaki by nie był, ważne, że działa. Dobra, ja go nie będę stąd wykręcał, po prostu wezmę go, trochę przeczyszczę. I to tyle. Wow, zakurzony niesamowicie. A jestem ciekaw, czy ogniwa Peltiera mają pastę termoprzewodzącą sprawną, bo tak sobie myślę, czy by nie wymienić. W ogóle chciałem rozkręcić to wszystko. Słuchajcie, to tylko suszecz, on kosztował mnie 100 zł, więc jak się uszkodzi podczas pracy, a wiem, że się nie uszkodzi, bo ja nie popełniam błędów, przy takich ten... No, pięknie wyczyszczony, starczy mu. No dobra, teraz dzieci, bierzemy się za to. Tu ostrożnie działamy, dlatego że... O Boże. Się cofnę tu trochę z tym wszystkim. Dobra. Tu mamy stronę zimną. Tu jest strona ciepła. Dobra, piecowi starczy. Dobra. O, dobra, jak się do tego dobrać? Nie wiem, wiem, że dobrać się. O, tu jest, tu mamy ogniwo, jak widać. Ja chcę to odkręcić, żeby wymienić pastę. W tym celu, no i tak muszę to rozebrać.
Dobra. Gdzie mam ten cholerny śrubokręt? I tu mamy te popodpinane wentylatory i tak w sumie mogłem to wszystko podłączać i tak dalej, no ale paca. Ja nie muszę mieć, wiecie, nie wiadomo czego, żeby to byle. Najważniejsze byle, żeby ogniwo odpowiednią stroną z powrotem wziąć, przykręcić. Dobra, ruszyło. Wiecie, ja mam dużo pas termoprzewodzących, a czytałem, że do ogniwa Peltiera może być zwykła, do komputera nawet stosowana. To nie ma znaczenia. Dobra. Jest taki jakiś specjalny czpień. I teraz najważniejsze. Właśnie. Położymy to sobie tak. O, tak w miarę, żeby było równo. Przy okazji mam wódkę, to sobie wyczyścimy. Powiem tak, wyczyszczę ogniwo tak samo. Ludzie, to jest, powiem tak, to jest suche jak huk. Czyli tak dobrze myślałem, zbiera wilgoć ta strona zbiera na wilgoć. Dobra, jedziemy z tym koksem, mam dużo papiery, więc spokojnie. O kurwa, przepraszam za przekleństwo, ale musiałem. Ja pierdolę, co za idiota to kurwa kład. Ja wiem, że w fabrykach kurwa cierpię na dostęp do dobrego typu materiałów i tak dalej. To już jest kurwa przesada. Ja pierdolę za ciule. Dobra, nie zaszkodzi. Trochę wódki nie zaszkodzi. Wódka jest bardzo dobra właśnie do takich celów. O. Słuchajcie, czyścimy bardzo dobrze powierzchnię. Nie było się być głód idealnie, ale ważne, żeby była tłuszczona. O. I teraz to i tak idzie do spalenia. Bo to jest bardzo termoprzewodzące. Dobra. I teraz tak, samo ogniwo też czyścimy. To jest bardzo ważne. I teraz posłuchajcie. Nie możecie tego spierdolić za przeproszeniem. Tu macie stronę zimną, od tamtej strony jest ciepła. Ja mam dobrą pamięć, więc ja pamiętam, co ja robię. Ale wam po to tłumaczę, żebyście wy tego nie spieprzyli u siebie. I tak, samo ogniwo, o kurde. Samo ogniwo też czyścimy. Jest pasta, ja to nie mam. Dobra. Okej, też sobie palcem tak przejechałem, słuchajcie, bo ona ma taką... On, to ogniwo ma taką... Spróbujemy podważyć. Delikatnie. Słuchajcie, nie możecie ogniwa uszkodzić. Oj. Jak się tu oderwać? Ono zostało... Kurwa, no mam nadzieję, że nie przyklejone. Spróbujemy... O, właśnie, o to mi chodziło. Okej. Okay. Strona tamta ciepła, ta zimna, dobra. Słuchajcie, dobrze, że się udało. Ja się cieszę, bo nawet lepiej. Ułatwi mi to robotę. Na ogniwie musicie rozsmarować bardzo cienką warstwę pasty. No to nie ma, wiecie, to nie ma dużo, że tam musicie nie wiadomo jaką ilość napierdalać, bo tak. Najważniejsze jest to, żebyście zrobili to sumiennie i dokładnie. O, słuchajcie, tak jak ja. Pięknie. Słuchajcie, świeża pasta zawsze lepiej o. Podziała. Dobra. I tak, no mniej więcej, jeszcze raz i tak przeczyszczę to. Mam papier. O. No papier już się zaczyna kończyć, standard u mnie. Nawet użyjmy jej.
po jednym listku, złożę na cztery. Dobra, trochę wódki. I tak, i teraz delikatnie, bo tu też nie są żarty. Słuchajcie, ogniwo Peltiera jest bardzo delikatnym urządzeniem. I proszę, jeżeli będziecie musieli coś z takim ogniwem robić, róbcie to bardzo ostrożnie, bo ogniwo Peltiera nie lubi pomyłek. Jak to schrzanicie, to leżycie i kwiczycie jak świnie. Dobra, to jest strona zimna, tamta jest ciepła. Okej, okay, wszystko wiadomo. Dobra. I oczywiście jeszcze raz wyczyścimy ogniwo, bo ja lubię się powtarzać. Wiecie, wódka się nie skończy, mam jeszcze samogon w barku, jakby trzeba było to przeczyścić konkretnie jeszcze. O, z tej strony też przeczyszczone. Dobra, to tu mamy przeczyszczone, wódkę możemy skitrać. Ok, teraz to dopiero będzie zabawa. Co my mamy za pasty termoprzewodzące tutaj w skrzynce? Wiem, że mam. Tylko muszę się rozejrzeć, co ja tu w ogóle posiadam. Dobra, mamy tackę do nakładania, mamy jakąś pastę. Pasta PT1, a PT1 nawet wystarczy. Od chłodzeń Silentium PC. Dobra. Dużo nie trzeba. Dużo nie trzeba, powiem wam szczerze, to wejdzie, wejdzie. Pyk. Jakbyście na procesor nakładali, tylko musicie to zrobić mniej więcej dokładnie. Jak mieliście Słuchajcie, jak mieliście mniej więcej jak mniej więcej mieliście radiator, a dupa będzie. Dobra, troszkę więcej damy. Chodzi o to, żebyście te mikro wypełnienia wypełnili. A. Rysy, wiecie, rysy zawsze jakieś będą. Dlatego się trochę więcej dokłada pasty, żeby to przeciągnąć porządnie. No więc tutaj mamy dobrze. Teraz to będę szytem tego. Od razu nałożymy na tą stronę pastę. To będę miał, powiem szczerze, łatwiej. Bo tutaj delikatnie tylko rozsmarować. O. To jest, tu będzie łatwiej o wiele. Dobra. To nie musi być, nie wiadomo, wiecie, jak dokładnie, ale teraz najważniejszy etap to jest właśnie połączenie tego wszystkiego. Tak. To musi być mniej więcej, słuchajcie, równo. A tak.
I dlatego jeszcze się przyda właśnie wódka. Bo teraz dotykałem tego, więc muszę to z powrotem przeczyścić. Tak, i w tym samym momencie zabrakło papieru. Wiem o tym doskonale. Dobra, za krawędzie deli. Delikatnie, ok. O. Teraz to już będzie bajka, wiecie, najważniejsze to, żeby to tylko skręcić i tak naprawdę to, gdzie ja mam ten śrubokręt? Tu jest. I to będzie tak naprawdę gitara. Dobra, a żeby się nie rozjeżdżało, dlatego trzeba to skręcić. Dobra, na razie skręcimy tą stronę bardziej. Dobra, teraz tą. Jasna cholera, wiedziałem, że coś się spierdzieli. Oczywiście ogniwo się ruszyło. Trzeba znowu nakierować odpowiednio. Jak to wygląda? Czy jak to byłoby trochę inaczej zrobione, to byłoby bajka. No, jest tak mniej więcej na środku. Tak jak trzeba. I teraz przykręcamy. Spoko loko. Luzik arbuzik, to będzie działać. Jak powiedziałem, luzik arbuzik, idealnie na środku jest ogniwo pelciera zamontowane, bajka, dosłownie bajka, pięknie, luzik arbuzik, dobra, luzik arbuzik, pasta wymieniona. Poprzednia pasta była sucha jak cholera, a też się finy się przyda przeczyścić. O. O. Dobra, teraz trzeba znów połączyć właśnie Czekajcie, jak to działa. No dobra, to działa tak. Czyli wentylator. No jasne, ale wybijała byłaby w topa. To ma być tak połączone. I tak połączony, ale no tak, dobrze. Byłaby niezła wtopa. Dobra. I teraz, jeżeli wam coś nie chce wchodzić, to bierzecie, delikatnie podważacie z tej strony. No właśnie, weszłoby pod warunkiem. O, no, teraz weszło. Idealnie weszło. Dobra. O, to musicie to idealnie spasować mniej więcej. No dobra. Ładujemy nasze urządzenie do środka. Sprawdzamy, czy przewody idą dobrze. Wentylator się kręci, kręci. Dobra. Montujemy.
I teraz będziemy skręcać. Bierzemy sobie śrubki. Te śrubki oczywiście. Jakieś zajebane syfem się zrobiły. Dobra. Sprawdzę jeszcze coś. A nie, to wszystko dobrze. Tu mamy czujnik napełnienia zbiornika, więc tego nie ruszamy, nie grzebiemy. I też moja ważna informacja, nie dokręcamy na chama, tylko dokręcamy z głową, bo wiecie, spierdzielić to jest łatwo, ale przyznać się do winy to już jest gorzej. Dlatego informuję, że przy tego typu urządzeniach to należy działać ostrożnie, nie śpiesząc się. Pastę termoprzewodzącą było już, trzeba było dawno temu już mu wymienić. Tam sobie, wiecie, tam jak się ten, ta pasta się ładnie rozejdzie, spokojnie. Ta pasta się spokojnie rozejdzie, powoli, fajnie, bez żadnych problemów. Dobra, 4-4, siedzi, działa. Dobra, jeszcze tutaj przód przeczyścimy. Boże, jaki to syf jest. Pomyślę, że ja to 9 miesięcy temu czyściłem. Tu mamy oczywiście włącznik urządzenia, to tylko sprawdzamy, czy wszystkie przewody leżą jak należy, czy wszystkie wtyczki są podopinane. Dobra, mamy podopinane wszystkie wtyczki. Teraz następną operacją jest złożenie tego wszystkiego w całość. Delikatnie, bez chamskiego odpierdzielania jakiegoś. Składamy takie urządzenie powoli, nie śpiesząc się. Przy złożeniu tego typu urządzenia ważne jest koncentracja i spokój. Dobra, tutaj nam weszło, dlaczego nam tu nie chce wejść? Co tu? Już, weszło. Żaden przewód nie zawadza. Dobra, tak to wygląda. Pięknie zrobione. Teraz zajmujemy się tymi dwoma śrubkami, które musimy wkręcić tutaj. Jedna siedzi, drugi śrubokręt. Pomyłka techniczna. Skręcamy z głową. Syf się z magnesu osadził. To by były ja, jakby mi śrubka wystrzeliła i poleciała gdzieś na dół. Wiecie, nie robimy nic głupiego. Wiecie, ta pasta termoprzewodząca, którą dałem, to jest do procesorów komputerowych, ale ona w zupełności sobie poradzi z tego typu urządzeniem, dlatego że pasta termoprzewodząca w zasadzie to ma odprowadzać ciepło. Teraz weszła. Tak. Teraz weszła jak należy. I też nie skręcamy na chama. Słuchajcie, ja wiem, że jakieś tam specjalne pasty są do tego. Wiem, że zaraz jakieś Janusze się zaczną odzywać. Ale taka zwykła
Pasta do procesora komputerowego też da radę. Już nie róbcie, ludzie, jaj. Nie róbcie jaj, po prostu sobie. Bez przesady. To bierze 22,5 W. To jest malutko. No to powiem wam szczerze, nie mam tu zasilacza, urządzenie jest zrobione, złożone, wymieniona pasta. Coś widzę, nie, no bo tutaj wlazło i na nie tak jak trzeba, a... Ba, co ten problem techniczny się rozwiązał. A, proszę bardzo, gotowe. Dziękuję, że mogłem wam pokazać, jak to się wykonuje, nie ma sprawy. Dzisiaj sobie zobaczyliście, jak się właśnie wykonuje tego typu robotę. Moja stara karta płatnicza, która jest już nieaktywna od wielu lat. O, to do pieca. Kawał drewna. No.